zweite Kapitel aus dem Buche Rut. Przeczytamy z Księgi Rut, drugi rozdział. Księga Rut, drugi rozdział. Od pierwszego wiersza cały rozdział. A Noemi miała dalekiego krewnego ze strony swego męża, z rodziny Elimelecha, człowieka bardzo zamożnego, który nazywał się Boaz. Rzekła tedy Rut Moabitka do Noemi: pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy za tym, w którego oczach znajdę łaskę. A ona jej odpowiedziała: idź, córko moja. I poszła. A przyszedłszy na pole, zbierała za żeńcami. Zdarzyło się zaś, że trafiła na kawałek pola należącego do Boaza, który był z rodziny Elimelecha. Właśnie przyszedł Boaz z Betlejemu i pozdrowił żeńców: Pan z wami. A oni mu odpowiedzieli: niech ci Pan błogosławi. Wtedy rzekł Boaz do swojego sługi postawionego nad żeńcami: czyja to dziewczyna? A sługa postawiony nad żeńcami odpowiedział: jest to młoda Moabitka, która powróciła z Noemi, z pól moabskich. Powiedziała ona do mnie: chciałabym za żeńcami zbierać i składać kłosy między snopami. A odkąd tylko przyszła rano, trwa przy pracy aż dotąd, ani chwilki nie odpoczywa. Wtedy rzekł Boaz do Rut: słuchaj, córko moja, nie chodź na inne pole, aby zbierać kłosy, nie odchodź też stąd, lecz trzymaj się tutaj moich dziewcząt. Zwróć swoje oczy na to pole, na którym żną żeńcy, i chodź za nimi, bo oto nakazałem moim parobkom, by cię nie nagabywali. A gdy będziesz miała pragnienie, podejdź do zbanów i napij się tego, co parobcy naczerpią. Wtedy ona upatrzy przed nim na twarz i pokłoniwszy mu się aż do ziemi, rzekła do niego: skąd to znalazłam łaskę w twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę, chociażem cudzoziemka? A Boaz odpowiedział jej, mówiąc: opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową, gdy umarł twój mąż, że opuściłaś swojego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś, i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Niech ci wynagrodzi Pan twój postępek i niech będzie pełna twoja odpłata od Pana Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod jego skrzydłami. A ona rzekła: łaskawy jesteś dla mnie, Panie mój, boś mnie pocieszył i serdecznie przemówił do służebnicy swojej, chociaż nie mogę się nawet równać z żadną z twoich służebnic. W porze posiłku rzekł do niej Boaz: podejdź tutaj i jedz z tego chleba i maczaj swoją kromkę w polewce. Przysiadła się więc do żeńców, a on podawał jej prażone ziarno, i najadła się dosyta i jeszcze jej zostało. A gdy powstała, by zbierać, nakazał Boaz swoim sługom, mówiąc: niech zbiera także pomiędzy snopami, nie róbcie jej wymówek. Owszem, wyciągajcie dla niej kłosy ze snopków i upuszczajcie je, niech je sobie zbiera. I nie strofujcie jej. Zbierała więc na polu aż do wieczora. Potem wymłóciła to, co zebrała, a było tego około efy jęczmienia. Narzuciwszy to na siebie, poszła do miasta, a teściowa zobaczyła to, co nazbierała. Potem wyjęła jeszcze to, co pozostało jej z posiłku, i dała jej. A jej teściowa rzekła do niej: gdzie zbierałaś dzisiaj i gdzie pracowałaś? Niech będzie błogosławiony ten, który zwrócił na ciebie uwagę. Wtedy opowiedziała swojej teściowej, u kogo pracowała, i rzekła: ten mąż, u którego pracowałam dzisiaj, nazywa się Boaz. Wtedy rzekła Noemi do swojej synowej: niech mu błogosławi Pan, który nie zaniechał swojego miłosierdzia dla żywych ani dla umarłych. Powiedziała jeszcze Noemi: mąż ten jest naszym bliskim krewnym, jest jednym z naszych wykupicieli. I rzekła Rut Moabitka: mąż ten powiedział jeszcze do mnie:
Przyłącz się do moich służących aż do czasu zakończenia całego mojego żniwa. Noemi odezwała się więc do Rut, swojej synowej. To dobrze, córko moja, że będziesz chodziła z jego służącymi, aby cię nie nagabywali na innym polu. I przyłączyła się do służących Boaza, aby zbierać, dopóki nie zakończono żniwa jęczmiennego i żniwa pszenicznego. Mieszkała zaś ze swoją teściową. Das ist ja ein Abschnitt aus dem Wort Gottes, das viele von uns gut kennen. Jest to urywek ze Słowa Bożego, który z pewnością wielu z nas dobrze zna. Und doch enthält er wichtige Belehrungen für uns alle. A jednak zawiera on dla nas wszystkich bardzo ważne pouczenia. Was war vorausgegangen, bevor die Ruth sich aufmachte, um auf einem Feld Ehren aufzulesen? Co najpierw się wydarzyło, zanim Noemi powstała, aby pójść na jakieś pole, aby zbierać płosy? In all dem strahlt die Gnade Gottes hervor. We wszystkich tych zdarzeniach promieniuje łaska Boża. In Bethlehem, in dem Haus des Brotes, war Hungersnot eingetreten. W Betlejemie, co nazwa się wykłada dom chleba, nastąpił okres głodu. Wie traurig ist es, wenn Gott ein solches Gericht über sein Volk bringen muss. Jakież to jest smutne, jeżeli Bóg musi tego rodzaju sąd sprowadzać na swój naród. Es wird uns nicht die Ursache mitgeteilt. Nie jest podana przyczyna, dlaczego tak się stało. Aber die Folgen, die die Hungersnot mit sich brachte. Ale podane są następstwa, jakie były skutkiem tego głodu w tym mieście. Da war ein Mann. I tam mieszkał kiedyś pewien mąż, der verheiratet war, zwei Söhne hatte, który był żonaty, miał dwóch synów. Und dachte das Beste in der Hungersnot, wir wandern aus. I pomyślał sobie, że najlepszą rzeczą, jaką zrobimy w czasie tego głodu, to po prostu wyemigrujemy. Wir gehen an einen Ort, wo man gut leben kann. I pójdziemy na takie miejsce, w którym można dobrze żyć. Das können auch in unseren Tagen Überlegungen sein. Tego rodzaju przemyślenia mogą też i być w głowach też i współczesnych ludzi. Wir hören nicht, dass er nach dem Willen Gottes fragte. Nic tutaj nie czytamy o tym, aby ten mąż pytał się o to, jaka jest wola Boża. Sondern diese Überlegungen aus seinem eigenen Herzen kamen. Widzimy tylko, że tego rodzaju myśli powstały w jego własnym sercu. Und dann kam er nach Moab. I doszli aż do Moabu. Einem Nachbarland. Był to kraj sąsiadujący z Izraelem. Aber wir sehen, dass er Gott nicht aus der Schule laufen konnte. Ale możemy to zauważyć, że nie było możliwe, aby uciekać ze szkoły, jaką Bóg w stosunku do niego prowadził. Zunächst schien alles nach seinen Vorstellungen zu laufen. Najpierw wydawało się, że wszystko przebiega według jego własnych wyobrażeń. Seine beiden Söhne nahmen sich dort Frauen. Jego dwóch synów ożeniło się tam w tym kraju. Moabitische Frauen. Oczywiście wzięli Moabitki za żony. Wir sehen, dass wenn man den Platz, den Gott seinem Volk verheißen hat, verlässt. I możemy zauważyć, że jeżeli opuszcza się to miejsce, które Bóg przyobiecał swojemu ludowi, dass dann auch die Urteilsfähigkeit nachlässt. Że również i zawodzi nas umiejętność podejmowania właściwych decyzji. Er wusste nicht mehr, dass Gott seinem Volk gesagt hatte, sich nicht mit den Nationen zu verbünden. Wydaje się, że jakoby nie wiedział, że Bóg powiedział do swojego narodu, aby oni nie łączyli się w małżeństwa z otaczającymi narodami. Und dann sehen wir, wie Gott handelte. A następnie widzimy, w jaki sposób Bóg zaczął działać. Und
über diese Familie großes Leid brachte. I sprowadził na tą rodzinę bardzo wielki ból. Zuerst starb Elimelech, der Mann. Najpierw umarł Elimelech, mąż. Der Versorger der Familie. Czyli ten, który był żywicielem tej rodziny. Aber dann auch die beiden Söhne. A później też i tych dwóch synów. Dann blieb Naomi mit ihren beiden Schwiegertöchtern übrig. I tak została Noemi razem ze swoimi dwoma synowymi. Dann bekam sie eine Nachricht. I wtedy dotarła do nich wiadomość. Sie hörte, dass Gott in Bethlehem wieder Brot gegeben hat. Usłyszała, że Bóg znowu darował w Betlejemie dostatek chleba. Und sie erinnerte sich an all das, was sie dort erlebt hatte. I przypominała sobie wszystko dobro, które tam przeżywała. An den Segen, den Gott seinem Volk gegeben hat. Te błogosławieństwa, które Bóg swojemu ludowi dawał. Das wirkte an ihrem Herzen. To zaczęło działać na jej serce. Aber wir sahen, dass zuerst Gott Leid bringen musste. Ale widzieliśmy już, że najpierw Bóg musiał sprowadzić cierpienie. Bevor sie erkennen konnte, dass Gott nur in Bethlehem Segen gibt. Zanim to rozpoznała, że Bóg tylko w Betlejemie swoje błogosławieństwo daruje. Und sie machte sich auf, um nach Bethlehem zurückzukehren. I ona zaczęła się zbierać, aby wrócić do Betlejemu. Wenn jemand von uns einen verkehrten Weg gegangen ist, jeżeli ktoś z nas poszedł błędną drogą, und das Reden Gottes empfindet, i teraz odczuwa, że Bóg do niego przemawia, das Reden, das uns vielleicht Not bereitet, a jest to mowa, która czasami nam sprawia ból, wir sehen, es gibt immer einen Weg der Umkehr. To z tego przykładu widzimy, że zawsze istnieje droga, na której można zawrócić z powrotem. Und Naomi hatte diesen Weg beschritten. I Noemi wkroczyła na tą drogę. Und dann wird uns ja im ersten Kapitel berichtet, dass die beiden Schwiegertöchter mit ihr zogen. I w tych pierwszych rozdziałach tej księgi Rut jest opisane, że te synowe postanowiły pójść razem z nią. Es war ein gutes Verhältnis zwischen den Schwiegertöchtern und der Schwiegermutter. Jak zauważamy, były dobre stosunki, dobre współżycie pomiędzy teściową i dwoma synowymi. Die Naomi hatte aber noch nicht erkannt, dass die Gnade Gottes auch solchen, die nicht zum Volke Gottes gehören, Segen geben kann. Noemi jeszcze wtedy nie wiedziała, że łaska Boża jest w stanie darować błogosławieństwo również i takim ludziom, którzy nie należą do ludu Bożego. Sie dachte, das Beste für ihre Schwiegertöchter ist in Moab zu bleiben. Ona myślała, że najlepszą rzeczą dla tych synowych będzie, jeżeli one zostaną w Moabie. Und sie wünschte diesen Schwiegertöchtern alles Gute. Naturalnie ona życzyła na dalszy bieg życia tych dwóch synowych wszystkiego dobrego. Sie hatte auch zum Ausdruck gebracht, dass Gott mit ihr gehandelt hat. Ona również też i to wyraziła, że w jej życiu Bóg zadziałał. Und sie hat die Bitterkeit dieses Handelns empfunden. I że musiała odczuć gorzkość Bożego działania w jej życiu. Wie gut ist es, wenn Gott auf irgendeine Weise zu uns redet. Jak to dobrze, jeżeli Bóg w jakikolwiek sposób do nas przemawiając, uns in Schwierigkeiten bringt, wprowadzając nas w różne trudności, dass notvolle Zeiten kommen, i sprawiając, że nastają czasy pełne biedy, wenn wir dann erkennen, dass dieses von Gott kommt, dass er zu uns redet. Jakże to jest bardzo ważne, abyśmy wtedy poznali, że mowa ta pochodzi od Boga, który do nas przemawia. Sie empfand, mir geht es viel bitterer als euch.
I ona tutaj to odczuwała, że mnie powodzi się o wiele bardziej gorzko niż wam. Was hatte sie alles verloren? A co ona tam straciła? Den Mann, męża, die beiden Söhne. I dwóch synów. Das ist schon eine große Not. To na pewno jest bardzo wielka bieda w życiu. Sie musste bekennen, die Hand des Herrn ist gegen mich ausgegangen. Ona musiała to wyznać, że ręka Pana skierowała się przeciwko niej. Sie hat tief empfunden, dass der Weg, den sie gegangen ist, verkehrt war. Ona to musiała głęboko odczuć, że droga, którą ona poszła, była błędną drogą. Und als sie die Schwiegertöchter zurückschicken wollte, i gdy ona chciała odesłać z powrotem obydwie synowe, da sehen wir, wie die Gnade Gottes in dem Herzen der Ruth gewirkt hatte. To zauważamy, jak łaska Boża zaczęła działać w sercu jednej z nich, Ruth. Die Orpa kehrte zurück. Orpa, druga synowa, wróciła z powrotem. Von der Ruth hören wir, sie hing ihr an. A o Ruth czytamy, że ona przyłączyła się do Noemi. Und sie sagte, wo du gehst, will ich gehen. I powiedziała nawet tak, gdzie ty chcesz pójść, ja też pójdę. Wo du weilst, will ich weilen. Gdzie ty chcesz przebywać, ja też chcę z tobą przebywać. Dein Volk sei mein Volk. A twój lud niech będzie moim ludem. Und dann kommt das Entscheidende in ihrem Ausspruch. I teraz wypowiada te najbardziej decydujące słowa. Und dein Gott ist mein Gott. A twój Bóg będzie moim Bogiem. Wir sehen, dass Naomi, obwohl sie einen verkehrten Weg gegangen ist, i możemy zobaczyć, że Noemi, pomimo tego, że poszła błędną drogą w swoim życiu, doch ihren Schwiegertöchtern etwas von dem Gott Israels erzählt hat. Musiała najwyraźniej opowiadać tym synowym o tym Bogu Izraela. Und ihnen die Größe des Gottes Israels vor die Herzen gestellt hat. I przedstawiać im wielkość tego Boga przed ich serca. Und das hat die Ruth bewegt, doch mit nach Kanaan zu gehen. I właśnie to spowodowało, że Ruth podjęła decyzję, aby z nią powracać do Kanaanu. Und als sie dort in Bethlehem ankam, i gdy one doszły do miasta Betlejem, da sehen wir, wie Naomi noch einmal diesen verkehrten Weg so empfunden hat. To widzimy, jak Noemi jeszcze raz do głębi odczuła, jak błędną drogą poszła. Als alle erstaunt waren, das ist Naomi. Gdy całe miasto zadziwiło się, patrzcie, to jest Noemi. Da sagte sie, to powiedziała wtedy, nennet mich nicht Naomi. Nie nazywajcie mnie Noemi. Nennet mich Mara. Nazywajcie mnie Mara. Denn der Herr hat es mir bitter gemacht. Bo Pan sprawił we mnie gorzkość. Sie erkannte die züchtigende Hand ihres Gottes an. Ona uznała za dobro tą ćwiczącą, wychowującą rękę jej Boga. Aber wir sehen auch, dass Bethlehem in Bewegung kam. Ale możemy zauważyć, że całe Betlejem z tego powodu się też i poruszyło. Das darf auch uns immer wieder bewegen, wenn die Gnade Gottes jemand von einem verkehrten Weg zurückführt. To też i nas powinno też zawsze do głębi wzruszyć, jeżeli zobaczymy, że łaska Boża kogoś z tej błędnej drogi zawróciła. An den Platz, wo der Herr Segen gibt. I przyprowadziła na to miejsce, w którym Pan daruje swoje błogosławieństwo. An den Platz, wo der Herr seine Gegenwart verheißen hat. A miejsce to jest to, które Pan dał i obiecał, że tam będzie błogosławił. Und dann sehen wir, wie die Gnade Gottes weiterhin wirkte. A następnie możemy oglądać, jak łaska Boża dalej działała. Als erstes, was wir gelesen haben, ist, dass Naomi weiß, dass in ihrer Familie ein vermögender Mann ist.
Pierwszą rzecz, jaką się dowiadujemy, to to, że Noemi wie dobrze o tym, że w ich rodzinie jest również taki mąż, który jest bardzo bogaty. Das ist praktisch die Überschrift über das Kapitel, das wir jetzt gelesen haben. I to praktycznie może być też tytułem nad tym rozdziałem, który przeczytaliśmy. Das redet doch sehr zu unseren Herzen. O, jak bardzo to przemawia do naszego serca. An dem Ort, wo Gott Segen verheißen hat, bo na tym miejscu, w którym Bóg przyobiecał swoje błogosławieństwo, in dem Brothaus, w tym domu chleba, dort, wo wir Nahrung finden können, tam, gdzie możemy znaleźć pożywienie dla nas, da gibt es einen vermögenden Mann. Tam znajduje się również bogaty mąż. Das ist unser geliebter Herr Jesus, der jeden von uns segnen will. To jest nasz umiłowany Pan Jezus, który każdego z nas chce błogosławić. Und dann finden wir, dass uns mitgeteilt wird, a następnie dowiadujemy się z tej treści tego rozdziału, dass Ruth sich aufmachte, um Ehren aufzulesen. Że Ruth wyszła z domu, aby zbierać kłosy. Sie legte nicht die Hände in den Schoß, a więc widzimy, że nie założyła sobie bezczynnie rąk, sondern sie sah die Notwendigkeit, für ihre Schwiegermutter und für sich selbst Nahrung zu suchen. Ale ona zauważyła tą konieczność, aby poszukiwać możliwości zdobycia pożywienia dla swojej teściowej i dla siebie. Wie wichtig ist doch dieses Vornehmen im Herzen. Jakże to jest ważne, aby tego rodzaju postanowienie było w sercu. All derer, die Gott in seiner Gnade nach Bethlehem gebracht wird. Aby takie było postanowienie w sercach wszystkich tych, których Bóg w swojej łasce przyprowadził do Betlejem. An den Ort, wo wir den Herrn Jesus kennenlernen dürfen. Czyli na tym miejscu, które my możemy dzięki Panu Jezusowi znać. Nun, wir erkennen hier aus diesem Abschnitt, dass die Ruth nicht die Felder des Boas kannte. I z tego urywku jasno wynika, że Ruth nie znała tych pól, które należały do Boaza. Sie ging einfach aus, um Ehren zu suchen. Ona wyszła po prostu, aby zbierać kłosy. Nahrung zu finden. Aby zebrać pożywienie. Und die Gnade Gottes leitete sie auf das Feldstück des Boas. A to łaska Boża ją zaprowadziła na te pole, które należało do Boaza. Sie traf zufällig das Feldstück des Boas. Przypadkowo weszła na pole tego Boaza. Ist das nicht auch in dem Leben manches Gotteskindes, dass Gott zufällig den Weg bereitete, dort zu sein, wo der Herr Segen gibt? Czy też tak nie wygląda droga niejednego z nas, że Bóg przypadkowo sprawił, że drogi nasze były w tym kierunku skierowane, aby znaleźć to miejsce, w którym Pan daruje swoje pożywienie. Es ist sicherlich ein großes Vorrecht, wenn es uns geht wie dem Timotheus. Z całą pewnością jest to dla nas też wielkim przywilejem, jeżeli będziemy mieli w życiu taką sytuację, jaka się zdarzyła w życiu Tymoteusza. Der eine gläubige Mutter hatte und eine gläubige Großmutter. Czyli człowieka, który miał wierzącą mamę i wierzącą babcię. Und der von Jugend auf die Heiligen Schriften kannte. I który od młodości znał Pisma Święte. Aber wir sehen aus dieser Begebenheit, i możemy zauważyć z tego zdarzenia, mit der Ruth, tutaj z tym zdarzeniem z Ruth, dass auch solche, die nicht zum Volke Gottes gehören, że również i tacy, którzy nie należą do ludu Bożego, die nicht den Segen eines gläubigen Elternhauses erlebt haben, którzy nie przeżyli tego błogosławieństwa, że mogą pochodzić z domu rodziców wierzących, dass Gott sie auf wunderbare Weise auf das Feldstück des Boas führt. Że Bóg ich w cudowny sposób wprowadza na te pole, które należy do Boaza. Es wird uns dann berichtet, i tutaj możemy przeczytać o tym, wie Boas zu seinen Schnittern kam. Jak Boas przyszedł do swoich żeńców.
Und dann die Frage stellte, wem gehört dieses Mädchen? I postawił pytanie, do kogo należy ta dziewczyna? Das ist auch eine Frage an uns. To też jest pytanie skierowane do nas. Gehören wir dem Herrn Jesus an? Czy my należymy do Pana Jezusa? Haben wir Frieden mit Gott gefunden? Czy znaleźliśmy już pokój z Bogiem? Sind wir mit unseren Sünden zu dem Heiland gekommen? Czy przyszliśmy ze swoimi grzechami do Zbawiciela? Oder halten wir uns nur inmitten der Kinder Gottes auf? Albo tylko po prostu przebywamy wśród dzieci Bożych. Für jeden, ob er noch jung ist oder schon alt geworden ist, muss ein Tag der Entscheidung kommen. U każdego z nas, obojętnie czy jest młodym, czy starszym człowiekiem, u każdego musi nastać taki dzień, w którym podejmie się tą decyzję. Bei Ruth war die Entscheidung schon gefallen, als sie Moab verlassen hatte. W przypadku Ruth ta decyzja już została podjęta, gdy ona opuszczała Moab. Und welch eine Gnade, dass sie da auf das Feldstück des Boas geführt hat. I jakaż to jest łaska, że została przyprowadzona przez Boga na to pole Boaza. Solche, die sich entschieden haben, dem Heiland anzugehören. Wszyscy tacy, którzy podjęli tą decyzję, że chcą należeć do Zbawiciela. Von denen gesagt werden kann, ja, sie gehört zum Volke Gottes. I o których może być powiedziane, tak, oni należą do ludu Bożego. Von solchen muss auch erkannt werden, dass sie Nahrung für ihre Seele suchen. O, tacy muszą też i objawiać, że oni poszukują pożywienia dla swojego życia. Wenn wir auch in einem gläubigen Haus aufwachsen, bo nawet jeżeli my urośniemy w domu rodziców wierzących, und dann unser Herz berührt wurde von dem guten Evangelium, von der Gnade des Heils, i nasze serce zostanie poruszone przez dobrą Ewangelię, przez to poselstwo łaski, dann ist es eine wichtige Entscheidung, to też musi zapaść ważna decyzja, dass wir auch uns aufmachen, Ehren zu lesen. Abyśmy my postanowili wstać i pójść zbierać kłosy. Das heißt, Gottes Wort zu lesen. To oznacza, żebyśmy postanowili czytać Słowo Boże. Für unsere Kinder möchte ich fragen. A wszystkie nasze dzieci chciałbym teraz zapytać. Lest ihr für euch schon Gottes Wort? Czy czytacie sami dla siebie Słowo Boże? Habt ihr Verlangen danach zu erfahren, was der Herr Jesus euch sagen will? Czy macie wewnętrzne pragnienie, aby dowiadywać się, co Pan Jezus w tym słowie chce wam powiedzieć? Oder überlasst ihr alles den Eltern? Albo może wszystko zostawiacie, żeby to zrobili rodzice? Wenn jemand lesen kann, ale ja uważam, że kto potrafi czytać und Zusammenhänge erfassen kann, i kto potrafi również i pojmować różne powiązania w tym słowie, wie gut ist es, wenn wir dann selbst Gottes Wort lesen. To jak dobrze będzie dla niego, jeżeli on osobiście zacznie czytać Słowo Boże. Wir dürfen es unter Gebet lesen. Możemy to słowo czytać też i modląc się wcześniej. Und welch ein Segen ist damit verbunden. I jak ogromne błogosławieństwo z tym jest związane. Dort auf dem Feld des Boas durfte Ruth eine wunderbare Begegnung erleben. Tam na tym polu Boaza Ruth mogła przeżyć cudowne spotkanie. Dort begegnete sie dem Boas. Tam spotkała się z Boazem. Wir finden, dass uns auch gezeigt wird, dass ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen den Schnittern und dem Herrn, dem Boas war. Możemy też i stwierdzić, że bardzo dobre stosunki zaufania panowały pomiędzy tymi żeńcami a ich panem, czyli Boazem. Das kommt ja zum Ausdruck, dass der Boas seine Schnitter begrüßte.
A to szczególnie jest widoczne w tym momencie, gdy Boaz pozdrowił swoich żeńców. Der Herr sei mit euch. Mówiąc: Pan niech będzie z wami. Und die Schnitter antworteten. A żeńcy odpowiedzieli: Der Herr segne dich. Niech Pan ci błogosławi. Wenn wir das auf unsere Zeit anwenden wollen, jeżeli to chcielibyśmy teraz i zastosować w obecnych czasach, dann ist es notwendig, dass solche, die für den Herrn arbeiten, to okazuje się, że jest to rzeczą konieczną, aby tacy, którzy dla Pana pracują, auch in diesem tiefen persönlichen Verhältnis zu dem Herrn stehen. Również też i znajdowali się w tym głębokim i osobistym stosunku z ich Panem. Dann kann auch Nahrung für das Volk Gottes abgegeben werden. Wtedy dopiero może być dawane pożywienie dla ludu Bożego. Als diese Frage gestellt wurde, wem gehört dieses Mädchen? I gdy zostało postawione to pytanie, do kogo należy ta dziewczyna? Dann ist die Antwort, es ist ein moabitisches Mädchen. To padła odpowiedź, to jest dziewczyna Moabitka. Das mit Naomi aus den Gebieten Moabs zurückgekehrt ist. Która powróciła z Noemi z pól moabskich. Das ist also jemand, der die Welt verlassen hat. A więc to jest ktoś, kto opuścił świat. Um mit dem Volke Gottes den Weg zu gehen. Aby iść drogą wspólną z ludem Bożym. Wir haben gesehen, ein erstes Kennzeichen war, dass sie sich aufmachte, um Ehren zu lesen. Już to mówiliśmy, że pierwszym znakiem, jaki ją charakteryzował, to, że ona się zebrała i poszła, aby zbierać te kłosy. Um Nahrung zu sammeln. Aby uzbierać pożywienie. Das zweite Kennzeichen war, drugą cechą jej było to, dass sie Moab verlassen hatte, że ona opuściła Moab, dass sie nach Bethlehem gekommen war, że ona przyszła do tego Betlejem. Wir können nicht in Moab lesen, in Moab leben, in der Welt leben und dann meinen auch Ehren auflesen zu können. Nie możemy żyć w Moabie, czyli nie możemy żyć w świecie i jednocześnie myśleć, że tam też będziemy mogli zbierać kłosy. Wahren Segen kann uns der Herr nur geben, wenn wir die Welt verlassen. Prawdziwe błogosławieństwo może nam Pan darować tylko wtedy, jeżeli ten świat opuścimy. Dann gibt es ein drittes Kennzeichen, was uns hier vorgestellt wird. Ale też i jej trzecia cecha tutaj jest przedstawiona. Der Fleiß, mit dem Ruth die Ehren aufgelesen hat. Widzimy wielką pilność, z jaką ona zbierała kłosy. Lass mich doch, sie sprach, lass mich doch, Vers 7, lass mich doch auflesen und unter den Garben sammeln hinter den Schnittern her. Und so ist sie gekommen und da geblieben von morgen an bis jetzt. Ona powiedziała: chciałabym za żeńcami zbierać i składać kłosy między snopami, a odkąd tylko przyszła rano, trwa przy pracy aż dotąd. Und was sie im Haus gesessen hat, ist wenig. I ani chwilki nie odpoczywa, a w innym tłumaczeniu niewiele przebywa w domu. Das ergibt für uns die Frage. Teraz powstaje w naszych sercach pytanie. Wie viel Zeit verwenden wir für das Lesen des Wortes Gottes? Ile my czasu poświęcamy na czytanie Słowa Bożego? Natürlich müssen die Kinder, die zur Schule gehen, lernen. Naturalnie też i dzieci, które chodzą do szkoły, muszą się uczyć. Und solche, die arbeiten müssen, müssen arbeiten. A ci, którzy pracują, muszą też pracować. Aber wie benutzen wir unsere Freizeit? Ale w jaki sposób my zużywamy czas w naszym wolnym czasie? Ich war mal mit Jungs 14 bis 16 Jahren zusammen. Kiedyś byłem na obozie razem z chłopcami od 14 do 16 lat. In Bibellager. Tam mieliśmy obóz biblijny. Und als wir zusammen im Auto fuhren, i gdy razem jechaliśmy samochodem, da erzählten sie spannende Dinge. To oni zaczęli opowiadać takie interesujące rzeczy.
Und plötzlich bekamen wir mit, i nagle dowiedzieliśmy się, dass sie da Computerspiele machen. Że to, co opowiadali, to przeżywali grając w gry komputerowe. Bis spät in die Nacht. I to ciągnęło się do późnej nocy. Hat man da noch Zeit, Gottes Wort zu lesen? Jeżeli ktoś tak żyje, to czy ma czas, aby czytać Słowo Boże? Hat man da noch Zeit zu beten? Czy ten ktoś ma jeszcze czas, aby się modlić? Und es gibt vieles. I wiele jest tak, tym podobnych rzeczy, was uns abhalten kann, uns mit dem Worte Gottes, mit der Nahrung der Seele zu beschäftigen. Aby zajmować się Słowem Bożym, czyli tym pożywieniem dla naszej duszy. In Hebräer 12 wird uns gesagt, w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale czytamy, da wir nun eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, przeto mając około siebie tak wielki obłok świadków, das ist 12 Vers 1, to jest pierwszy wiersz tego 12 rozdziału Hebrajczyków, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus. Złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa. Es gibt so manche Bürden, die uns im Glaubenslauf behindern. Tak, nie jeden ciężar nam przeszkadza w naszym życiu wiary. Wenn wir bei einem Wettlauf einen schweren Rucksack tragen müssen, gdybyśmy musieli w czasie wyścigów biegaczy mieć na plecach ciężki plecak, dann kommen wir nicht so schnell voran, to na pewno nie poruszalibyśmy się tak szybko do przodu, und vielleicht bleiben wir auch unterwegs liegen. A nawet może się zdarzyć, że po drodze w ogóle byśmy się zmęczyli i zaniechali dalszego biegu. In dem vorhergehenden Kapitel im Hebräerbrief wurden uns die Helden des Glaubens vorgestellt. W poprzednim rozdziale listu do Hebrajczyków, w 11, przedstawieni są nam wielcy bohaterowie wiary. Als Vorbild, damit auch wir die Bürden und die leicht umstrickende Sünde ablegen. Jako przykład dla nas, abyśmy również i my złożyli ze siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo usidla. Um mit Ausharren den vor uns liegenden Wettlauf zu laufen. I abyśmy biegli wytrwale w tym wyścigu, który jest przed nami. Und dabei das, den Blick auf das Ziel richten. A przy tym ciągle mieć spojrzenie skierowane na nasz cel. Hinschauend auf Jesus. Tak czytamy tutaj, patrząc na Jezusa. Das gibt uns Kraft für den Lauf. To tylko będzie mogło nam dać siły do biegu. Das gibt uns auch Kraft, alles beiseite zu lassen, was den Lauf behindert. To też może nam dać siły, aby wszystko zostawić z boku, co nam ten bieg będzie utrudniało. Nur die Liebe zu dem Herrn Jesus. Tylko miłość do Pana Jezusa kann uns Kraft geben, może darować nam siły, den Verlockungen der Welt zu entfliehen. Aby ujść tym wszystkim pokusom świata. Und uns mit dem zu beschäftigen, was der Herr uns in seinem Worte geben will. I tym się zajmować, co Pan w swoim słowie chce nam darować. Die Ruth hat nicht dieses und jenes nebenbei gemacht. Ruth nie wykonywała to i owo w czasie tego zbierania kłosów. Sie hat Ehren gelesen. Nie, ona cały czas zbierała kłosy. Und dann sehen wir, wie sich Boaz selbst mit der Ruth beschäftigt. A następnie widzimy, że Boaz zaczyna osobiście zajmować się Rut. Wenn wir uns aufmachen, um uns mit seinem Wort zu beschäftigen, jeżeli my podejmiemy tę decyzję, aby zajmować się Jego Słowem, um Ehren zu lesen, aby zbierać te kłosy, dann sehen wir, dass er herzutritt und zu unseren Herzen redet. To możemy to zauważyć, że On zaczyna przystępować do nas i przemawiać do naszego serca. Und dann sehen wir, dass er ihr einen wichtigen Rat gibt. I widzimy, że on dał jej tutaj bardzo ważną radę. Er sagt in Vers 8: Hörst du meine Tochter,
geh nicht, um auf einem anderen Feld aufzulesen. Geh auch nicht von hier weg, sondern halte dich hier zu meinen Mägden. On powiedział do niej w wierszu 8: Słuchaj, córko moja, nie chodź na inne pole, aby zbierać kłosy. Nie odchodź też stąd, lecz trzymaj się tutaj moich dziewcząt. Wie wichtig ist es doch, dass wir da bleiben auf dem Feld des Boas. Jakże to jest ważne, abyśmy pozostali na tym polu Boaza. Dort, wo er verheißen hat, in der Mitte der Kinder Gottes zu sein. Tam, gdzie on to przyobiecał, że on będzie pośrodku dzieci Bożych. Was wird heute alles als Nahrung angeboten? A ileż to dzisiaj różnych rodzajów pożywienia się oferuje? Zuerst, wenn wir an die Philosophie denken. Najpierw możemy wspomnieć filozofię. Wie mancher junge Mann oder junges Mädchen, die sich damit beschäftigt hat. O, nie jeden młody mężczyzna czy młoda kobieta, którzy zaczęli się tym zajmować, zostali całkowicie odciągnięci w bok. Das kann auch die Wissenschaft sein. Może również i takie niebezpieczeństwo dla nas oznaczać poświęcenie się nauce, die uns so gefangen nimmt, dass wir keine Zeit mehr haben. Że tak będziemy temu poświęceni, że nie będziemy mieli oprócz tego na nic innego czasu. Auf das zu hören, was der Herr uns sagen will. Aby posłuchać tak, co Pan chce nam powiedzieć. Oder der Wissenschaft mehr zu glauben als dem Worte Gottes. Albo może też i wierzyć bardziej temu, co mówi nauka, niż to, co mówi Słowo Boże. Das können auch die verschiedenen religiösen Strömungen unserer Tage sein. Takie niebezpieczeństwo również stanowią różnorodne religijne ruchy, które w dzisiejszych czasach są czynne. Und wenn wir, und das betrifft besonders junge Menschen, sich für alles Mögliche interessieren, was angeboten wird. Jeżeli zaczniemy się interesować, a szczególnie to mówię do młodych ludzi, wszystkimi możliwymi rzeczami, które w tym zakresie są nam oferowane, nicht zufrieden sind, was wir auf dem Feld des Boas finden. A to oznacza, że jesteśmy niezadowoleni z tego, co nam jest oferowane na tym polu Boaza. Dann können wir leicht in einen Zustand kommen. To jakże łatwo możemy znaleźć się w takim stanie, der uns im Hebräerbrief vorgestellt wird, który nam jest przedstawiony w liście do Hebrajczyków, dass wir an der Gnade Gottes Mangel leiden. Że my bardzo cierpimy z powodu braku łaski Bożej. Und dann dauert es auch nicht lange, dass eine Wurzel der Bitterkeit in unseren Herzen aufsteigt. I wtedy nie trwa to długo, jak korzeń gorzkości zaczyna wyrastać w naszym sercu. Dass es uns so geht wie dem Mischvolk in der Wüste. Że będzie nam się tak powodziło, jak temu ludowi mieszanemu, który razem z Izraelem znalazł się na pustyni. Als sie auf dem Weg nach Kanaan waren, gdy oni byli w drodze do Kanaanu, dass sie sagten, uns ekelt vor dieser losen Speise. Że oni wtedy powiedzieli, obrzydł nam ten nędzny pokarm manna. Und sie sehnten sich zurück nach dem, was Ägypten bot. I oni tęsknili za tym, co mieli zaoferowane w Egipcie. Sie hatten ganz vergessen, dass sie dort in furchtbarer Knechtschaft waren. Całkowicie zapomnieli, jakby zapomnieli, że tam byli w przerażającej niewoli. Möchten wir dankbar sein, dass wir Gottes Wort haben. A my bądźmy wdzięczni, że my mamy Słowo Boże. Und es ist auch eine große Gnade, wenn wir inmitten der Kinder Gottes immer wieder Belehrung empfangen. I to jest naprawdę wielka łaska, że pośród dzieci Bożych możemy znaleźć pouczenie. Dort auf dem Feld des Boas haben wir auch die Verheißung. Tam na tym polu Boaza mamy do dyspozycji tą obietnicę. Ich habe den Knaben geboten, dich nicht anzutasten. Ja przykazałem moim parobkom, aby cię nie nagabywali. Dort werden wir bewahrt vor allen Gefahren, die in dieser Welt sind. Na tym polu jesteśmy zachowani od wszelkich niebezpieczeństw, które w tym świecie się znajdują.
Welch eine Gnade, dass der Herr über uns wacht. Jakaż to łaska, że Pan czuwa nad nami. Und wir, die wir älter geworden sind, a my, którzy jesteśmy starsi, können vielleicht so manche Begebenheit aufzählen, moglibyśmy z całą pewnością wymienić niejedne zdarzenie, wo wir die bewahrende Gnade des Herrn erfahren haben, w którym doświadczyliśmy tę zachowującą nas łaskę Pana. Und dann wird ihr ein Rat gegeben. Następnie otrzymała radę. Wenn du durstig bist, geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knaben schöpfen. Jeżeli będziesz miała pragnienie, to idź do dzbanów i napij się tego, co parobcy naczerpią. Zu der Frau am Jakobsbrunnen sagte der Herr Jesus. Do tej niewiasty przy tej studni Jakuba Pan Jezus powiedział. In Johannes 4. W czwartym rozdziale Ewangelii Jana. Vers 10, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Ewangelia Jana, 4 rozdział, 10 wiersz. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Dieses lebendige Wasser spricht davon, wenn das Wort Gottes durch den Heiligen Geist lebendig gemacht wird in unseren Herzen. Ta woda żywa, tutaj wymieniona, to jest w tym przypadku, jeżeli Duch Boży, te Słowo Boże żywym przedstawi w naszym sercu. Der Herr Jesus sagt zu der Frau am Jakobsbrunnen weiter. A Pan Jezus powiedział do tej niewiasty przy tej studni Jakuba dalej. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Każdy, kto będzie z tej wody pił, będzie znowu pragnął. Das sind die Religionen, die diese Welt anbietet. To są te właśnie religie, które świat oferuje. Wer irgend aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde. Ale ktokolwiek by pił z tej wody, którą ja mu dam, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, ten nie będzie pragnął na wieki, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird zu einer Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Ale ta woda, którą ja mu dam, ona stanie się tym źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Lohnt es sich da nicht, von dem Wasser zu trinken, was die Knaben schöpfen? Czy właśnie nie opłaca się pić z tej wody, która została naczerpana przez tych sług tego Boaza? Die Ruth erkannte jedenfalls, dass damit ein ganz besonderer Segen verbunden ist. W każdym bądź razie Ruth to poznała, że z tym łączy się szczególnego rodzaju błogosławieństwo. Sie fiel auf ihr Angesicht, beugte sich zur Erde nieder. Ona padła na swoją twarz i pokłoniła się aż do ziemi. Und sprach, warum habe ich Gnade gefunden in deinen Augen? I powiedziała do niego, dlaczego to znalazłam łaskę w twoich oczach? Dass du mich beachtet hast. Że ty zwróciłeś w ogóle na mnie uwagę. Und der Herr Jesus beachtet jeden, der zu ihm kommt. Pan Jezus poważa i zwraca uwagę na każdego, który do niego przychodzi. Wir haben ja in dem Lied gesungen, Herr zu deinen Füßen. My w pieśni śpiewaliśmy, Panie, do stóp Twoich. Froh um dich geschart. Jesteśmy tak radośnie teraz wokoło Ciebie zgromadzeni. Dort dürfen wir seine Gegenwart erleben. Tam możemy właśnie przeżywać Jego obecność. Und Segen empfangen. I odbierać błogosławieństwo. Und als die Ruth sich wunderte über die Gnade, die ihr begegnet ist in dem Boas. I gdy Ruth tak bardzo się dziwiła w tej łasce wielkiej, jaka jej została wyświadczona przez to spotkanie z Boazem. Da sagte der Boas zu ihr, mir ist alles wohl berichtet worden,
was du an deiner Schwiegermutter getan hast. Wtedy Boaz do niej powiedział: wszystko mi dokładnie opowiedziano, co ty wyświadczyłaś twojej teściowej. Dass du das Land deiner Geburt verlassen hast. Że ty opuściłaś kraj twoich narodzin. Und zu einem Volk gezogen bist, das du früher nicht kanntest. I poszłaś razem z nią do narodu, którego wcześniej nie znałaś. Der Herr Jesus kennt unsere Herzen. Pan Jezus zna nasze serca. Der weiß auch, was wir tun. On dobrze wie też, co my czynimy. Welchen Weg wir gehen. I jaką drogą my idziemy. Und dann sehen wir, dass der Herr einen ganz besonderen Segen für die Rut bereitet hat. A następnie możemy zauważyć, że Pan przygotował dla Rut szczególnego rodzaju błogosławieństwo. Wir lesen in Vers 14. Gdyż czytamy w 14. wierszu: Zur Essenszeit sprach Boas zu ihr: Tritt hierher und iss von dem Brot und tauche deinen Bissen in den Essig. A w porze posiłku rzekł do niej Boaz: Podejdź tutaj i jedz z tego chleba i maczaj swoją kromkę w polewce. Dort, wovon die Schnitter sich nährten, tam, gdzie ci żeńcy się posilali, durfte auch die Rut Nahrung empfangen. Tam wolno było też i podejść Rut, aby odebrać pożywienie. Aber nicht nur das, ale nie tylko to. Es heißt dann, er reichte ihr geröstete Körner. Ale tu dalej możemy przeczytać, a on sam podawał jej prażone ziarno. Vorher war sie damit beschäftigt, Ehren aufzulesen. Wcześniej ona się zajmowała zbieraniem kłosów. Das war eine mühsame Arbeit. To była bardzo mozolna praca. Vielleicht haben einige Ältere unter uns auch schon in der Nachkriegszeit Ehren aufgelesen. Może też starsi wśród nas w tych czasach powojennych zbierali też i kłosy na polach. Und mühsam kann es auch sein, wenn wir Gottes Wort studieren. Również też i mozolne może być to zajęcie, gdy zaczniemy studiować Słowo Boże. Obwohl Gott uns da immer wieder ermuntert und stärkt und erfreut. Pomimo tego, że Bóg ciągle na nowo nas do tego zachęca i wzmacnia i daje nam też radość z tego. Aber die gerösteten Körner aus der Hand des Boas, die sind noch mehr. Ale te prażone ziarno, które się otrzymuje z ręki Boaza, to jeszcze coś więcej. Die weisen darauf hin, dass er einen ganz besonderen Segen für uns bereitet hat. Te ziarna wskazują na to, że on przygotował dla nas szczególnego rodzaju błogosławieństwo. Vielleicht haben wir gute Kenntnis über Gottes Wort. Może my mamy dobrą znajomość Słowa Bożego. Aber es hat unsere Seele nicht berührt. Ale to słowo w ogóle nie poruszyło naszej duszy. Aber dann, wenn der Herr Jesus uns in einer besonderen Situation dieses und jenes wertvoll macht. Ale jeżeli Pan Jezus w różnych sytuacjach to i owo nam tak pokaże i stanie się to dla nas tak bardzo wartościowe. Das sind dann so geröstete Körner. Wtedy to słowo staje się dla nas jak te prażone ziarno. Ein ganz besonderer Segen, den er für jeden einzelnen von uns bereitet hat. I jako te szczególnego rodzaju błogosławieństwo, które on przygotował dla każdego z nas osobna. Die gerösteten Körner gehörten ja auch zum Brot des Landes. Te prażone ziarna należały do tego chleba, jaki w tym kraju się spożywało. Das ist, wenn uns der Herr Jesus in der Herrlichkeit besonders wertvoll wird. A one wskazują też i na to, że Pan Jezus może być dla nas szczególnie wartościowym, gdy w swojej chwale się nam ukazuje. Und diese tiefe Freude der Gemeinschaft mit ihm in unseren Herzen bewirkt. I społeczność z nim sprawia tą głęboką radość w naszych sercach. Wenn uns sein Kommen wertvoll wird. A szczególnie wtedy, gdy jego ponowne przyjście staje się dla nas tak bardzo wartościowe. Die persönliche Gemeinschaft mit ihm. I ta osobista społeczność z nim. Er will auch uns heute geröstete Körner geben. I on chciałby i dzisiaj nam darować takie prażone ziarno. Dass die Liebe zu ihm
unser Denken und Handeln bestimmt. Aby miłość do Niego również i kierowała naszymi myślami i naszym postępowaniem. Er reicht sie uns in seiner Güte dar. On w swojej dobroci tak chętnie daruje je. Und jeder von uns darf sie nehmen. I każdy z nas wolno z tego mu skorzystać.